Cześć moi kochani, wielu z was w końcu się doczekało. Pamiętacie, można powiedzieć już legendarną serię na moim kanale Od Zera do Legendy. Będę to kontynuować, ale troszeczkę na innych warunkach. To będzie się teraz nazywało Od Zera do Elity. Do Elity. Zobaczymy, jeszcze pomyślimy nad tym. I znowu, zaczynamy konto od zera, czyli tutaj zostanie po staremu. A, jeszcze, żeby nie było. Wpadajcie na Discorda, bo tam jest więcej informacji odnośnie Clash Royale'a i niebawem coś więcej będzie jeszcze odnośnie nie tylko Clash Royale'a. I kto z was jest z Sopotu? Jest tam fajnie? Jest to zwiedzać? Na początku sierpnia lecę do Gdańska, będę w Sopocie przez kilka dni. Będę też w Gdańsku, będę na Helu, więc może kogoś z was spotkam. Dobra, wracamy do odcinka. Od zera do elity, bo ja mam maksymalne konto moje główne i ciężko mi jest z wami dyskutować na temat tych niższych aren, niższych, jak to jest z ekonomią i ze wszystkim. I tutaj celem tej serii będzie sprawdzenie przejścia tego etapu od zera, żebym miał troszeczkę większe pojęcie i mógł się z wami też bardziej tutaj zintegrować, bo mówię, ja mam max konto, ostatnia aktualizacja powiedzmy mnie troszeczkę mniej dotyka niż tych słabszych albo graczy, którzy dopiero zaczynają, albo gdzieś są w połowie drogi, no i będę chciał tutaj grać, no i też nie ukrywamy, chcę troszeczkę podnieść swoje umiejętności na większy poziom, więc trzeba też troszeczkę pograć na niższych arenach, więc myślę, że ta seria wam się spodoba. Czy będzie tylko w piątki, nie wiem. Jeszcze do ustalenia, bo sobie piszę właśnie plan moich publikacji. Zobaczymy, no ale będziemy zaczynać. Dobra, przestań gadać, zacznij grać. Więc jak już widzicie, już mam pierwszą walkę za sobą na arenie. Zostawiłem dla was pierwszą skrzynię, więc pierwszy raz to robię z wami. Tutaj golda dostanę, gemki dostanę. Odblokowane goblinki, odblokowane spergobliny, minionki już miałem, giant, więc powoli, powoli będziemy przez te całe etapy przechodzić i minionki mogę podnieść na wyższy poziom. Dobra, poczekajcie, na początku trzeba tak zrobić, żeby zobaczyć, czy będę grać tym deckiem, żeby się nie zablokować. Minionki będą dobre, muszkieterka, szczerze mówiąc niepotrzebne mi aż, a muszkieterkę mam na trzecim, to ja bym na razie tutaj dał za archerki. Archerki na razie wygonię, 3-5, minionki podniosę na górną, na drugi poziom. Mogę jeszcze wyżej, ale myślę, że na razie zostawimy na drugim. Dobra, i lecimy, kurde, pas royala, nie wiem. To raczej nie będzie na pewno, to na pewno nie będzie, o 6-9, ulubiona cyfra mojego syna. To nie będzie granie na podstawie, że nie kupuję nic, bo pas royala na pewno z czasem jakiegoś kupię, więc na spokojnie. Dobra, na razie. To on się tu poddaje. To ja zrobię tak, zrobię tak. I gitara. Teraz tylko giantem przejść, minionki dorzucimy, o właśnie. On pewnie ma strzałki. Nie, nie ma strzałek. Na ręce, więc pierwsza wieża, o teraz dopiero strzałki dorzucił. Powiem wam szczerze, że zacząłem je swędzić plecy, ja mam taką fajną drapeczkę, kiedyś żona mi kupiła, więc dobra, na filmie to nie będzie, nie będziemy wycinać. O, teraz fajnie, troszeczkę mnie przestało swędzić. Dobra, zobaczymy, co tu będzie dalej. Będą bardziej właśnie na luzie. Będę chciał taki content bardziej właśnie na luzie. Archerki zaraz tam zostaną dygnięte. Elegancko, strzałeczki. Lecimy tutaj na pierwszą, na drugą trójkę, bo już w pierwszej walce zrobiłem trójkę. Minionki ostrzałkami się pozbył, strzałek. Dobra, mamy trójeczkę. No, troszeczkę będzie tak czuć taki będę, bo czasami będę no, dosyć lekko wygrywać, na pewno. Troszeczkę mi szkoda tych początkowych graczy będzie, no ale grać gdzieś trzeba. Dobra, mam nagrodę z Trophy Roada pierwszą.
No i co teraz byśmy tu się, będę bardziej goblinki na początku potrzebować, więc goblinki od razu sobie je robię na drugi poziom. Goblinki zrobię od razu na trzeci, dobrze. Minionki też mogę podnieść, dobra, to minionki też jednak podniosę. I arczerki, super goblinem, dobra. Więc lecimy dalej. No, głupio będzie tutaj gemy wydawać na początku. Zobaczymy, jak będą mi się zbierać te gemy wszystko. Więc na początku będziemy bez wydawania gemów. Dobra, na spokojnie. No ja zawsze sobie... O, niech zacznie. Minionki tutaj pomogą. Gianta dorzucamy. Czołki, żeby mi się szybko załadowały. O, arczerki tam zaraz zdejmiemy. Knightik też powinien zaraz zostać zdjęty. O, kolejne minionki wyrzuci. Te minionki wyrzucił. Dobra. Jak to się mówi, dobra, to jest zupa z bobra, nie? Dobrze. Muszkieterka. Ja cię tak załatwię. Strzałki by mi się przydały. Strzałki by mi się przydały, jak on rzuci minionki, ale dobra, ja też wyrzucę minionki. Pewnie strzałkami teraz zagra. Fireballem zagrał, no cwaniak. Dobra, ale mam strzałki. Jestem gotowy. Dobra, teraz... O, właśnie, jak wyrzucę, ma tam minionki rzucił, ale i tak bym wygrał bez nawet tych strzałek. Więc elegancko, dobra, kolejna walka na moje konto. Na razie, kurczę, te silverki dostaję, no i mi się zablokowały sloty, więc skrzyń teraz nie będę dostawać. Kurczę, dopiero 95 pucharków mam, Trophy Road, kolejna nagroda jest za tutaj. Dobra, to trzeba wygrać, na razie Trophy Roada będziemy nabijać, skrzynki na slocie będą mi się powoli odblokowywały. Nie wszystko będę grać oczywiście na odcinkach. Będę też dużo sobie grać poza odcinkami. Będę was informować mniej więcej, co się działo. Okej. Okay. Tak, zagrywam. Ja zagram w ten sposób. Kurczę. Kurczaki, mam minionki już na czwartym. Mam minionki już na czwartym. Kurczerki. Nie jest źle. Dobra, zobaczmy, co wyjdzie dalej. Początkowe arenki to będzie na pewno ciekawie. Oj, dawno nie grałem na początkowej arence. Na pierwszej. Dobra, fireballa sobie przygotuję. Ale myślałem, kurde, poszedł mi ten fireball niestety w piach. Dobra. Minionkami tutaj, kolego, samymi nic nie zdziałasz. Teraz poczekam, aż mi się eliksir naładuje. On pewnie mini pekę wyrzuci. Nie, muszkieterkę. Ja też rzucę muszkieterkę. Wieża będzie wspomagać, bo goblinki to ja sobie wolę zostawić na mini Pexona z jego strony. Minionki zostawiamy. Pexona dorzucamy. Strzałki mam, gdyby się pojawiły minionki. Co się tak stanie? Zobacz, rzucę, jest daleko. Dobra, arczerki przynajmniej poszły w piach. Dobra, ale wieża będzie moja. Wieża osiadła. Więc trzeba uważać. Dobra. Zagramy tak. O, fireballa chyba źle rzucił. Mam Pexona. Goblinki jakby mam Pexona dorzucił z tyłu, ale nie dorzuca.
To ja teraz zagram tak. Zagram tak. Chyba się tutaj już... Nie, jeszcze próbuję walczyć. No, jeszcze broni. Dobra, ale ja rzucę sobie jeszcze strzałki i będzie kolejna trójeczka. No mówię, na początku to będzie nudne, dlatego też nagrałem pierwszy odcinek, że zaczynam. Troszeczkę też sobie pogram po prostu poza antenium, jak to się mówi. Ale teraz tak, Trophy Road, a skrzyneczkę odbierzemy. I tutaj będzie, ten Trophy Road będzie na początek dla mnie dobry, bo... O, odblokowała mi się chatka goblinów, okej. Bo nie będą sloty zajęte. Tutaj będę miał do wyboru, tu będzie goldzik. Czyli mój plan na dzisiaj wieczór, wejść na arenę drugą. Mój taki plan jest, żeby wejść na arenę drugą. Dobra, zagram sobie jeszcze jedną walkę na odcinku. I zobaczymy. I będziemy później kontynuować. Nie można też za szybko iść do przodu. Happy. Zobaczymy, czy będzie kolega happy po walce ze mną. Mam nadzieję, że się uda. Bo to nie tylko takie czteko zakowanie starego wyjadacza z Clash Royale. Dobra. I teraz strzałki by się przydały. O kurczę, mini Pekson. No to tutaj mnie troszeczkę zaskoczył. Oraz strzałki właśnie. Odgryzłem mu się, mam nadzieję, o tej Fireballa w muszkieterkę. Pum, 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 pum. Muszkieterka powinna tutaj... O, arczerki jeszcze dorzucił. Dobra, goblinki dorzucę. Elegancko. Lecimy na trójkę. Dałyby mi się teraz minionki. Dobra. Chyba jest ok. Muszkieterkę wyrzucił. Mam strzałki w razie czego. Dobra, ale znowu ładne wyczucie. No, na razie idzie prosto, gładko. Zobaczymy, jak będzie dalej. Trophy Road? Coś mi się chyba odblokowało na Trophy Roadzie, czy nie? Tak jest, możemy sobie wybrać. Nie mam jeszcze... Dobra, odblokuję sobie Goblin Cage'a, bo wolę grać Goblin Cage'em w przyszłości. Tutaj mam golda 250. No i to mam co robić. Mam co robić już poza odcinkiem. Napiszcie mi w komentarzach wasze propozycje. Jakbyście widzieli dokładnie tą serię od zera do elitarnej elity. Zobaczymy, jak to nazwiemy jeszcze, ale napiszcie mi w komentarzach, jakbyście widzieli po prostu to, bo ja wiem, jak było od zera do legendy, ale tutaj będę chciał właśnie bardziej testować pod kątem, jak to wygląda teraz po tych aktualizacjach, po tych nowych ekonomiach, wszystko, żebym mógł dokładniej ewentualnie z Wami dyskutować w komentarzach pod filmami. Zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz, jeżeli Wam się to podoba i widzimy się już niebawem na kolejnych odcinkach. Cześć!